Ale niekoniecznie chcę, żeby ona biegła kłusem. Ja chcę, żeby ona sobie spokojnie, szła spokojnym tempem. Cała zabawa polega na tym, że chcemy uzyskać konia lekkiego. W związku z tym chcę uzyskać konia, który mi na... Kochanie, przebalansuj troszkę. Hej. O. Tak. Tam. Ustąpi. Super. No dobrze. Niech mi ustąpi 10 centymetrów na początek. Potem mi ustąpi 20. Za tydzień mi ustąpi pół metra, a za dwa tygodnie będzie się, tak powiem, bąchał we własny tyłek. Spokój, kochany. Tak. Tak. Zastanawiam się, czy ja go nie objął. Dobra. Chodź, kochany. Hej. Hej, Misiu. Nie śpi, Misiu. No. Popatrz. Nóżka? Nóżka. Nóżka, hej, nóżka, nóżka, hej, hej, tak, dobrze, dziękuję, bardzo ładnie, okej, no tu będzie problem z tym, żeby to uzyskać dobrze, dobrze, mamy zakręt, chodź po prostu. Mamy zakręt, delikatnie, idziemy. Trochę podniosę rękę. Okay.
Ja bym zdarzył ze śmierci Nie gryziemy się. Jesteś strach. Nie gryziemy się. Jesteś strach. Zrobię wam zdjęcie. Czekaj, jesteś gdzieś, gdzie chłopaki? Nie. A, stajowy. Mario? A ty masz przyczepę do koli? Mam przyczepę, ale jest uszkodzona podłoga. A. Zaraz sobie jeszcze grupowe musimy sobie jakieś zrobić. No to taki czaruś. Dobra, zrobiłem zdjęcie, jak jeszcze był dobry. Oho, oho, oho. Ładny płaszcz, czy to się wszystko postawiło? Daj mi za to płaszcz. Ja widziałam go, że się stało taki mały, nie tego samo.
jednego dziecka, że to jest nie. Ja wiem, że koniowi zabierają pole widzenia, to jest dużo gorzej, tak. Okej, no popatrz, jaki jesteś grzeczny, chodź. No chodź, założymy się na łapetek, chodź. No strach. Hola, 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 nic się nie dzieje. Jest fajny. On nie jest impulsywny, ale jest fajny. Wiem, że to jest straszne, wiem. Chodź. Chodź, zobacz. Chodź, chodź, chodź. Zobacz, nie umarłeś. Nie umarłeś, wszystko jest w porządku. Było mówienie o flooding'u? Nie było. Więc flooding to jest inna metoda odczulania konia, która polega na zalewaniu konia danym bodźcem do momentu, kiedy albo zdechnie, albo umrzejdzie. Czego zdechnie, to nie jest wcale zabawne, bo to ale jak nie pracowaliście z królikami, to nie wiecie. Aj, kto nie pracował z królikiem, nie wie, co to znaczy być oddany w ten nic nie wie. Jak chyba zdechnie z flooding.